Szanowna Pani Marszałek, Szanowni Państwo, postanowiłem zabrać głos w sprawie ustawy, która bulwersuje miliony Polaków, także i mnie. Ta ustawa jest zła, antyludzka i antyobywatelska. Dlatego z tego miejsca chciałbym zaapelować do moich koleżanek i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, żebyście wycofali Państwo te podpisy pod tą ustawą. Ta ustawa wprowadza wiele podwyżek cen, począwszy od paliwa, skończywszy na żywności, na usługach transportowych. Szanowni Państwo, nie możemy być jak Platforma Obywatelska w czasie kampanii, która mówiła jedno, a robiła co innego. Mówiła przed wyborami, że nie podniesie wieku emerytalnego, a później podniosła wiek emerytalny. My w kampanii mówiliśmy jasno, że nie podniesiemy podatków, dlatego apeluję do moich koleżanek i kolegów, nie głosujcie za tą ustawą, nie podnoście podatków. Ja będę w pierwszym czytaniu za odrzuceniem tej ustawy.